Co się lepiej ślizga niż kierowca BMW zimą na parkingu? Sprzęgów Subaru. Witajcie, jesteście na kanale Autoserwis Zagruszany, ja jestem Mateusz, a dzisiaj przed Wami wystąpi Subaru Impreza WRX 2016 rok, 286 koni, 2.0 turbo. Auto zostało sprowadzone ze Stanów, jest to wersja amerykańska. W tym samochodzie będziemy wymieniać sprzęgło. Tak jak wspomniałem naszym pierwszym sucharem na tym kanale, w tym samochodzie ślizga się sprzęgło. Musimy zrzucić skrzynię. Pokażę Wam w tym odcinku, jak to mniej więcej wygląda technicznie, jak się do tego zabieramy. Ocenimy stan sprzęgła. Sam pedał sprzęgła dość twardo w tym samochodzie pracuje. Trzeba naprawdę dużo siły, żeby go wcisnąć. Tutaj klient nam sugerował, że możliwe, że już tam siedzi jakieś mocniejsze sprzęgło. Stage 1. Zobaczymy. W danych katalogowych doszukałem się, że w tym samochodzie mamy też koło dwumasowe. Czy tutaj ono jest, czy już zostało wymienione jednomas? Okaże się wszystko, jak zdejmiemy tą skrzynię. Ta skrzynia nie była ściągana jeszcze w Polsce, także i obecny właściciel, i my nie wiemy, co tam tak naprawdę siedzi i co jest powodem tego twardego sprzęgła, jak również ślizgania się. Jeżeli chodzi o ślizganie, no to wiadomo, pewnie tarcza sprzęgłowa już jest zużyta. Tutaj co klient chciałby, żebyśmy zamontowali? Wstępnie mamy zamontować tutaj Stage 1, sprzęgło zestaw z Extrema. Zobaczymy, co tutaj siedzi, czy to nam podpasuje. Te zestawy są dedykowane do tego modelu, natomiast czy one będą pasować, to się okaże. Tutaj jeszcze mamy tę wersję przedliftową. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, troszkę tutaj mieliśmy zmian w tych modelach właśnie w 2016-2017 roku, także nie wiemy, co tak na dobrą sprawę nas tam zostanie. Jeszcze mamy tutaj w tym samochodzie wyczyścić przepustnicę, zajrzeć do niej, zobaczyć, czy nie jest jakoś mocno brudna, jak również zająć się sprzęgiełkiem klimatyzacji. Po włączeniu klimatyzacji, po zasprzęgleniu sprzęgła jest odczuwalny bardzo spadek obrotów, także tym też chcemy się zająć. Jeżeli chodzi o samą imprezę i drogę naprawy tego samochodu, w momencie tym demontujemy układ za silnikiem, musimy się dostać do górnych śrub skrzyni biegów, spuszczamy olej z samej skrzyni, demontujemy układ wydechowy, demontujemy półosie i wtedy mamy już praktycznie skrzynię, że dostępną z każdej strony. Możemy odkręcić wszystkie śruby, ale o tym zaraz Wam opowiem i zobaczycie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi też o nasz kanał, zapraszamy bardzo Ciebie do subskrybowania naszego kanału. Bardzo się cieszymy, jeżeli chodzi o odzew pod naszymi ostatnimi filmami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię bardzo do subskrypcji, pozostawienia dzwoneczka, łapki w górę. No i cóż, jedziemy. Mamy już WRX-a podniesionego. Już wypięliśmy stworznie. Tutaj zabezpieczyliśmy gumeczki, żeby nie uszkodzić wahaczem. Teraz będziemy demontować półosie. No i tak, mamy tą skrzynię biegów. Tutaj jak widzicie, musimy zdemontować ten oto tutaj układ wydechowy, bo będzie nam kolidował z wyjęciem skrzyni biegów. Dodatkowo zaraz wyjmiemy półosie, spuścimy olej do czystej bańki, zobaczymy, w jakim jest stanie. Później musimy odkręcić te śruby i tutaj dookoła z jednej i z drugiej strony. Tam jeszcze jest do wyjęcia rozrusznik. O, teraz go widzicie. Tutaj ta cała poduszka, całe mocowanie skrzyni biegów. Dodatkowo do wyjęcia jest wał, który jest za tą osłoną. O, teraz go widać. Rozkręcamy go przy tylnym dyferencjale. Wyjmujemy go. Jak sami widzicie, mamy tutaj dość pokaźny układ wydechowy. Jest to wydech Invidi rozchodzący się na dwie strony. A pod maską mamy do demontażu intercooler. Tutaj przewody od intercoolera. Odłączymy zaraz akumulator i wtedy dostaniemy się do obudowy skrzyni od góry. Tam jeszcze musimy odkręcić poduszkę reakcyjną, śrubę od rozrusznika górne i odpiąć wiązkę przewodów elektrycznych. Skrzynię mamy już wyjętą. I tak, jeżeli chodzi o sprzęgło, to tutaj możecie zauważyć, już mamy wyrobiony docisk, już mamy te łopatki docisku zużyte. Łożysko oporowe też już jest zużyte, już słychać kulki. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę, już tutaj praktycznie mamy nity na wierzchu. Jej grubość, no już poniżej jakiegokolwiek progu zużycia. Tutaj tak samo. Tak to wygląda. Skrzynia. Tutaj ta powierzchnia prowadzenia łożyska oporowego bardzo ładnie wygląda. Oczyścimy to wszystko. Tutaj tą powierzchnię tak samo. Trochę się tutaj kurzu nazbierało. Sam wałek sprzęgłowy
tutaj nie nosi śladów zużycia. Chodzi o tą część, która wchodzi w łożysko pilotujące. I jeszcze dodatkowo zdejmiemy koło zamachowe, zweryfikujemy uszczelniacz na wale z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęgło, tutaj założymy wstępnie Extreme 1, Stage 1, czyli tarcza organiczna, wzmocniony docisk. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj mamy założone koło jednomasowe. W danych katalogowych na rynek amerykański są dwie wersje, z kołem jednomasowym i z dwumasem, czyli w tym momencie mogę na 99% śmiało stwierdzić, że to sprzęgło, które jest tutaj zamontowane, które zdemontowaliśmy, jeszcze to był oryginał. Dlaczego ciężko pracowało? Pierwsza rzecz. Tutaj słoneczko, docisk się zużyło. Druga rzecz. Same łożysko, które pracowało po tej bieżni aluminiowej, na wskutek pylenia starczy zaczęło się tutaj nam blokować. Tą powierzchnię zawsze trzeba oczyścić. Nie smarujemy tej powierzchni, nie ma takiej potrzeby. To łożysko ma sobie płynnie po niej pracować na sucho. W momencie posmarowania tej powierzchni przy montażu nowego łożyska, pył, który się zbiera z tarczy na skutek zużycia, powoduje zacieranie tej powierzchni. To później zaczyna nam blokować i te sprzęgło nie działa płynnie. Dodatkowo mamy tutaj taki grzybek. Zobaczcie, ile tutaj już jest syfu. To wszystko się nazbierało przez lata. Na tym grzybku opiera się ta łapa sprzęgła. Ta łapa sprzęgła jest blaszana. W niektórych Subaru te łapy po prostu tutaj pękały. W tym momencie ta łapa jest w całości, nie jest spękana, ale dla wszystkiego ją wymienimy. No jest ryzyko, że za 1000, 5000, 10000, 30000 ona może tu pęknąć. Wtedy nie będziemy mieli sprzęgła. Po prostu nie jesteśmy w stanie wtedy wysprzęglić samego zestawu. Ok, my tutaj czyścimy tą powierzchnię skrzyni biegów. Zajmujemy się kołem jednomasowym. Zaraz zobaczycie, jak wygląda zestaw, który do nas dojedzie jutro, ewentualnie pojutrze. Dojechało sprzęgło od Subaru, od chłopaków z GC8. Jest to sprzęgło Extreme australijskiej firmy. Już kilka tych sprzęgieł zamontowaliśmy, bardzo fajne sprzęgła. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to Stage 1, jest to sprzęgło wzmocnione. Mamy tutaj docisk, to jak sami widzicie charakterystyczny kolor metal docisku. Dodatkowo sama tarcza, jest to tarcza organiczna, nie jest to spiek, ale ona jest dedykowana do tego też sprzęgła. Dodatkowo w zestawie mamy nowe łożysko oporowe, wyciskowe, różnie to osoby nazywają. I dodatkowo dokupiłem nową łapę sprzęgła, oryginalną właśnie u chłopaków. Jest to łapa sprzęgła, która odpowiada nam za wyciskanie sprzęgła, rozłączanie silnika ze skrzynią. Dodatkowo jeszcze w zestawie mamy taki oto trzpień. On pomaga nam ustalić odpowiednią pozycję tarczy w stosunku do koła zamachowego i docisku. Jeżeli chodzi o samą skrzynię, już ona została wyczyszczona, ta powierzchnia. Chcę też Wam pokazać, jak się montuje tarczę na kole zamachowym, jak również przed montażem, jak ją trzeba dopasować do samego wałka sprzęgłowego. Jeżeli chodzi o sam wałek sprzęgłowy i tą powierzchnię, po której pracuje nam łożysko oporowe, te elementy już mamy wyczyszczone. Już ładnie one są oczyszczone, wydmuchane, odtłuszczone. I teraz tak jak Wam wspominałem, tutaj na tą tuleję ślizgową nie dajemy żadnego smaru. Ten smar później powoduje na skutek brudu zużycia tarczy sprzęgłowej zacieranie się tego elementu. Także ten element zostawiamy na sucho. Natomiast jeszcze tutaj dodatkowo w zestawie mamy taki smar dołączony i ten smar używamy na smarowanie tutaj wieloklinu na wałku sprzęgłowym. To jest dosłownie taki delikatny film olejowy, smarny. O, w ten sposób. Jak już mamy go posmarowanego, zakładamy tarczę na wałek sprzęgłowy i robimy kilka takich ruchów wzdłużnych po wałku. I teraz zobaczcie sami. Mamy tutaj nadmiar smaru. Widzicie? Ten smar wycieramy na sucho, żeby nam tam nigdzie on się nie dostał później na tarczę sprzęgłową. Bieramy jego nadmiar. Tutaj też ja zawsze delikatnie pociągnę ten wałek jeszcze szmatką i już tak przysmarowany wałek zostawiam. Dlaczego? Chodzi o to, żeby nie było efektu jakiegoś tam zacięcia. Ktoś powie, ok, tutaj smarujemy, tutaj nie smarujemy, dlaczego tak się dzieje? W momencie wysprzęglania tarczy musimy mieć płynny ruch tego wieloklinu na tarczy sprzęgłowej,
tej tulei i w momencie, jakbyśmy to zostawili suche, to mogłaby ona w jakiś sposób nam się blokować. Gdy to jest przesmarowane, to fajnie to wszystko ze sobą współpracuje. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o ten plastik, on też jest takim tworzywem sztucznym, samo można powiedzieć, że smarującym, coś na zasadzie teflonu, więc tutaj nie musimy tego smarować. Jeżeli chodzi o łapy sprzęgła, to tutaj mamy takie miejsce na grzybek. Tutaj mamy ten grzybek i ta łapa na tym grzybku pracuje, tutaj w tym miejscu. Dlatego też ja zawsze tutaj daję troszkę smaru, żeby to ładnie nam pracowało, współgrało ze sobą. To w ten sposób tutaj nam ze sobą oddziałuje. Sprzęgło mamy już założone. Dodatkowo wymieniliśmy łożysko pilotujące na kole zamachowym. Zaraz Wam zresztą je pokażę. Śruby odpowiednim momentem są dokręcone, także już jest ten gotowy zestaw do montażu. Tutaj już jest założona łapa. Tam jeszcze zapomniałem wspomnieć, jest taka sprężynka, która trzyma nam łapę na tym grzybku. Dodatkowo wymieniłem uszczelniacz w skrzyni biegów. Jest to uszczelniacz wyjścia na wał i uszczelniacz tylny wału silnika, czyli uszczelniacz pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. Przy tym uszczelniaczu już mieliśmy zapocenia. Z czasem mogły pojawić się jakieś krople, także gdy mamy tą skrzynię zdjętą, ja zawsze staram się wymieniać ten uszczelniacz, o ile wiadomo jest zgoda klienta. Czasami taki uszczelniacz kosztuje kilkaset złotych, jeżeli jest czujnikiem położenia wału, także wtedy już decyduje klient, aczkolwiek ja zawsze nalegam, żeby ten uszczelniacz wymieniać. Na pewno jest to tańsze niż później demontaż w późniejszym czasie skrzyni ponowny, żeby to zrobić. No i jak sami widzicie, stara łapa sprzęgła. Jutro już zakładamy skrzynię. Zobaczycie, jak to wygląda już po złożeniu. Subaru zostało poskładane. Sprzęgło działa tak, jak być powinno. Nie ślizga się, teraz fajnie, płynnie chodzi w całym zakresie swoich obrotów, wciśnięcia pedału sprzęgła. Też samo sprzęgło, powiem Wam, że jest dużo miększe, jeżeli chodzi o te, które demontowaliśmy, o samą siłę wciskania pedału sprzęgła. Jest naprawdę bardzo fajnie. Moim zdaniem klient będzie bardzo zadowolony z tego tytułu. Dodatkowo jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, przepustnica została wyczyszczona. Była dość mocno zabita nagarem. Już teraz obroty nie falują. Bardzo ładnie pracuje ten silnik na wolnych obrotach, na biegu jałowym. Także jeżeli chodzi o samo auto, już jest gotowe do wydania. Zrobiłem już pierwszą jazdę testową. Warunki są, jak sami widzicie, sprzyjające, jeżeli chodzi o jazdę Subaru. Mogę powiedzieć, że zostało zweryfikowane w 100%, jeżeli chodzi o swoje właściwości jezdne. Oczywiście z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pełnych, żeby nie było. Piękny dźwięk boksera. Tutaj mamy wydech Invidi zamontowany, tak na koniec dodam. Super, podczas jazdy naprawdę robi mega robotę. U siebie w GTEC-u też mam ten układ wydechowy zamontowany, no i czapki z głów, jeżeli chodzi o konstruktorów tego układu wydechowego. Naprawdę wydobywa się ten dźwięk rasowego silnika boksera z końcowych tłumików. Jak sami widzicie, sporo tych materiałów ostatnio wrzucamy. Bardzo się cieszymy też, jeżeli chodzi o odzew z Waszej strony. Widzimy te wszystkie łapki, które lecą w górę, subskrypcje. Bardzo nas to cieszy, motywuje wręcz do działania. Pomimo tego, że nie bardzo mamy za dużo czasu, żeby kręcić takie materiały, no wiadomo, klient jest na pierwszym miejscu. Bardziej chodzi o to, żebyście zobaczyli naszą pracę, jaka ta praca jest summa summarum odpowiedzialna. Często różne wychodzą takie kwiatki, jeżeli chodzi o naprawy, których się nawet my nie potrafimy spodziewać podczas jakichś demontażów czy montażów poszczególnych części. Także jeszcze raz zapraszam bardzo Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału, pozostawienia łapki w górę, dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!